Odniosę, ci, odniosę się do dwóch a, wypowiedzi maja, które jakby dzisiaj padły. A, omówię je w całości. A, I potem będziemy potem będziemy się. A, potem będziemy szli, szli dalej, nie? A, więc czacie. Zapraszam was na tą przygodę, ale wybaczcie nie, w tej części nie będę odpowiadał na wasze. Na, na wasze komentarze. I też proszę o zachowanie kultury. A osoby, które nie potrafią zachować kultury, młodzi, nawet jeżeli to są stali bywalcy, jestem pewien, że te osoby bardzo chętnie przyjmą timeout, bo, bo ewidentnie mają zły dzień i nie potrafią, nie potrafią się zachować kulturalnie, tak? To tak ode mnie. Hm? A dobrze, więc teraz zrobimy tak. Cześć Krzysztof! Jesteś bardzo oburzony na rzeczy, które robię i bardzo przekonany o tym, że wiesz, co robię. Mylisz się i wiem jednocześnie, że niezależnie tego, co zrobię, i tak cię nie przekonam. Więc po prostu odpowiem na to, co piszesz. Słowo po słowie, linika po linijce poświęcę czas ze spokojem, żeby Odpowiedzieć na to, na co ty nie potrafiłeś, do czego ty nie potrafisz podejść spokojnie, przynajmniej nie potrafiłeś. Może to była jakąś reakcja. Napisałeś dwa obszerne posty. Jeden ma 8 punktów, drugi jest bez punktów, tylko jest ciągnie, ciągnie, ciągnącym się komentarzem i do nich się odniosę. Myślę, że lepiej niż wideo tego nie jestem w stanie zrobić. Sorry, zepsułeś mi humor, miałem dzisiaj inne problemy, ty dołożyłeś jakby swój bardzo niesympatyczny ton, więc chcę na to zareagować. Po kolei. Pytacie się, dlaczego nazywam gomem Majem. Pytałbym, pytałbym, ale umiem rozpoznać bullying z kilometra, więc nie muszę. Takie same prymitywne strategie. Może w takim razie mam cię tytułować Ralindelem, Będzie pasowało do gównianego kontentu. Super. Słuchaj. A w liceum e, używałem w internecie pseudonimu um, Ser Artus. Ser Artus, tak? Wiesz, rycersko, fajnie. E, moi super kumple z liceum przerabiali go na srutas, bo, to, bo bawiło ich to, jak bardzo mnie frustrowało. To, że, 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 że e, Mi ubliżają, tak? Srutas, kutas, świetna zabawa. Um, Memmaj nie jest nawet blisko tego. Nazywam Cię Memmajem dlatego, że postanowiłeś w jakiś bardzo dziwny sposób odbić piłeczkę, a mówiąc o tym, że moja krytyka Ciebie, być może za ostra, aczkolwiek dalej krytyka, nie jest skierowana do Ciebie, ponieważ Ty jesteś Krzysztof Emmaj, a ja napisałem Krzysztof Maj. Odbieram to jako bardzo pretensjonalne, stąd śmiejąc się z pretensjonalności, powinieneś to rozumieć. W sumie dokładnie to robisz z ową to A. Więc stąd pojawił się MMI. To nie jest bullying, to jest po prostu. zbijanie z tego, gdzie się tak bardzo napiałeś. Punkt drugi. Najmniejszego problemu z kopaniem w dół i awanturowaniem się w kierunku kogoś znacznie od niego mniejszego w kontekście zasięgów. Ty tutaj cytujesz mnie, tak? Ja powiedziałem, że ty nie masz problemu z kopaniem w dół. Eee, o, kochany słaby argument. To ty się czepiasz jak pasożyt ludzi z wyższymi zasięgami i na tej strategii zbudowałeś cały swój pato streamerski zakątek w sieci. Więc jak ktoś, kto w odróżnieniu od ciebie umie dyskutować, rozmaruje cię w odpowiedzi po ziemi, nie biegnij pisząc, że Niemcy mnie biją. Po pierwsze. Nie rozumiesz, na czym polega punching down, ewidentnie. Trudno, słuchaj. Polecam doczytać, dowiedzieć się, dlaczego przy dużych dysproporcjach w stosunku siły takie właśnie atakowanie kogoś dużo słabszego nie jest do końca najlepsze. Komentuje dużo ludzi. Komentuje krytycznie super sympatycznych ludzi, takich jak masny na przykład. Którzy mówią niefajne rzeczy. I um, oni potrafią zrozumieć, że. Działają tylko na własną niekorzyść, jeżeli zareagują, szczególnie jeżeli zareagują tak agresywnie, jak ty. W związku z czym tego nie robią. Jeżeli kopiesz w dół kogoś, nawet takiego jak ja, nawet nawet człowieka, którego z pewnością część twojej społeczności postrzega, jako właśnie Mubera, Buliego, nienawidzę tego, że nie ma polskiej słowa Wymyślmy jakieś polskie słowo na bullying, bo pomogłoby to, tak? Osoba uprawiająca bullying niby jest, ale przydałoby się jedno słowo. To taka mała dygresja. Więc e, problem polega na tym, że nie dyskutujesz. Nic, nic w tym tutaj to nie jest dyskusja. Ty krzyczysz na mnie. Ja zaproponowałem ci dyskusję. Możemy, ja najpierw chciałem zrobić z tobą wywiad, w sensie dowiedzieć się, co za tobą stoi, ponieważ nie podobały mi się twoje pozycje, nie zgadzam się z nimi w wielu miejscach, uważam, że są wykluczające, ale najpierw chciałem zrobić wywiad. Jeżeli uważasz, że e, to nie jest dobra forma, spoko. Chcesz pokazać, jak mnie zaorzesz w dyskusji, zaoraj mnie w dyskusji. I'm okay with that. Tylko nie nazywaj dyskusją tego, że napisałeś dwa... Długie komentarze na YouTubie, bo. Czy, 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 czy dużo razy mi się na Twitterze? No, come on. To. No nie. 3. Eee, Proponowałem mu rozmowę. Więcej niż raz za każdym razem odmówił. Bo nie zdasz się na niczym, o czym kiedykolwiek mówiłem. Masz zerowe doświadczenie w obszarze edukacji, nie umiesz prowadzić dyskusji jak dorosły człowiek, tylko się miotasz jak dziecko i skamlasz o atencję. Nie zgodzę się. Nie zgodzę się. Po prostu. Nie dość, że temat edukacji um, jakby może nie jest rzeczą, której, a, której siedzę głęboko, ale a, jakby staram się słuchać, douczać, jak edukować ludzi, jak, jak komunikować swoje idee. A, I super, nie jestem najlepszy w tym, nie? A, Staram się uczyć, natomiast staram się, staram się dowiadywać. I strasznie, właśnie, zależało mi na tym, żeby z tobą porozmawiać, ponieważ uh, ja, like, widzę olbrzymie dziury w tym, co ty postulujesz. Szczególnie, że postulujesz niektóre rzeczy bardzo emocjonalnie. Uh, w związku z czym myślałem, że właśnie podejdę do ciebie szczerze mówiąc, tak naprawdę poważnie mówię, teraz nie ironizuję w żaden sposób, jak do eksperta i że te dziury, które widzę słuchając ciebie, będziesz w stanie załatać wypowiedzią. Um, po co mam rozmawiać z pyskatym, hamskim niełukiem, który nie umie nawet wysłać maila, tylko zaprasza do dyskusji, a potem nie odczekawszy na 14 dni na odpowiedź na wiadomość lądującą na fejsie w folderze inne, oczekuje, publikuje obrażone komentarze. Nie do końca tak. Um, fakt? Zrobiłem błąd. A, nagrałem... Znaczy, e, wysłałem, wysłałem ci wiadomość na e, Messengerze, E, trochę z lenistwa, ponieważ ja strasznie nie lubię pisać do ludzi maili. Uważam, że jest to e, super formalne i takie trochę niekomfortowe, ponieważ sam nazywam się błaznem z netu. E, i, I to sprawia, sam, samo to sprawia, że kilka e, kontaktów mam wciąż nieogarniętych do końca, bo, bo musiałbym pisać maile. Więc mój błąd, nie? Tylko, że <słuch> znowu nie potrafisz powiedzieć, dlaczego jestem właściwie pyskatym i hamskim nieukiem. A zamiast tego, bo jak sam przystałeś, ty nie oglądasz moich wideo, ty słyszałeś od ludzi, że moje wideo są hamskie i pyskate. Sorry, to tak nie działa. Jeżeli chcemy porozmawiać o moich okładkach, czy nie wiem, opisach tych wideo, czy, czy, czy tytułach, spoko. Jeżeli chcemy z tego, z tego wyciągać wniosek, e, czy jestem hamski i pyskaty, fair. Um, jedna uwaga. Um, to Ty podkreślasz, że w tym wideo, gdzie rozmawiasz z Mikołem Marcelą, uh, podkreślasz, że właśnie miałeś przechlapany, bo byłeś bardzo pyskatym, pyskatym człowiekiem. I to się odbijało na Tobie, ponieważ byłeś piskaty, ale nie, niebitny. M może są po prostu inni ludzie, którzy też są pyskaci i po prostu się z Tobą nie zgadzają. I może nie powinieneś na nich reagować tak, jak inni reagowali na ciebie, na co się skarżysz? To nie do końca w porządku, czy coś? No, tak. Chciałem tylko zaznaczyć. Ale tak, przyjmijmy messenger. Zwaliłem. Moja sprawa, mój błąd. Tego. Moje komentarze nie było obrażone. Ja nie czułem się, nie czułem się obrażony. Tylko, że. Um, bardzo powątpiewałem w to, co mówiłeś. I bardzo widzę w tym, co mówisz, populizm. Być może jest to w dużym stopniu spowodowane tym, że e, niestety stosujesz bardzo dużo wycieczek emocjonalnych i e, w związku z tym e, jakby wydajesz się mniej racjonalny. Jako, jako osoba, która jest, e, która jest mówcą, Eee, jakby myślę, że doskonale wiesz jak to działa że, że eee, jakby ludzie cały czas balansują w tym jak, jak cię odbierają i tego, powinieneś, powinieneś kumać, że, że jeżeli przegniesz z emocjonalnością to ludzie zaczynają twierdzić, że jesteś niemerytoryczny eee, z pewnością jest to zarzut, który można mieć w stosunku do mnie i do moich zachowań, więc eee, jakby we're not so different you and I, I guess cokolwiek a, pa, 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 pa. We, prze, prze, przejdźmy, żeby wszystko było na ekranie, kiedy, kiedy, kiedy mówię, żeby nie było, że coś przeinaczam. E, jesteśmy, o, e, jesteśmy w tym miejscu. Wedle tej strategii powinienem porozmawiać z immunologiem, że mnie się wydaje, że szczepionki są niebezpieczne. To jest bardzo zła analogia, ponieważ a, edukacja nie jest nauką ścisłą. Edukacja nie ma zero recept. Więc Twoje recepty nie są zero-jedynkowo dobre albo złe. Przykro mi, ale to nie jest dobra analogia. Masz wiedzę i doświadczenie w jakimś temacie? W szerokiej gamie. E, ciągle się uczę. To jest urok tego, że bardzo długo pracowałem jako tłumacz. E, więc ja chcę się uczyć. Zresztą. Teraz praca, którą wykonuję, ten streaming, i jeszcze jedna rzecz, którą robię z boku, o której moi widzowie wiedzą, a ty pewnie nie wiesz, więc powiem ci, że jestem jedną z osób piszących RPG, który mam nadzieję, że będzie bardzo fajny. Mam czas, żeby się uczyć, więc korzystam z tego. Więc nawet jeżeli nie mam akademickiego doświadczenia, to wiedzę zdobywam różnymi kanałami, literaturą, filmami. Sam podkreślasz wielokrotnie, że filmy są dobrym sposobem do, się, do uczenia się, bo, bo są lepszym medium niż, niż książki. Tak słyszałem w jednym z swoich filmów, więc e, jakby odniosę się do tego i udowodnię, że no hej, no, może czegoś się nauczyłem gdzieś po drodze, nie. Do rozważenia. E... Świetnie, rozmawiam wtedy z ludźmi, do rozmowy nie trzeba tytułów naukowych, da, ale widzę, że koło jest w edukacji, bo masz skrzywiony obraz świata pod tym względem i ajajaj, aj aj, może to źródło problemu. Wystarczy doświadczenie, pasja i zaangażowanie. Czyli co robię źle w takim razie? Bo pasji jest we mnie dużo, zaangażowania jak najbardziej i chciałem z tobą porozmawiać, ponieważ wydajesz się człowiekiem właśnie z dużą ilością pasji. Kurczę, wiesz, jeżeli rozmawiam z ludźmi z, nie wiem, z Extinction Rebellion, z, ze związków zawodowych, um, z przedstawicielami lewicy, to jakby opieram się, jakby kontrastuję moją perspektywę z, z ich i um, staram się uczyć. N nie wiem do końca, co, robię, co, co co tutaj w tej sytuacji robię źle. Chyba, że uważasz, że nie wolno komentować cudzych wideo, tylko trzeba zawsze rozmawiać, ale wtedy no okej, okay, tylko mogłeś powiedzieć, że hej, oczekiwałbyś, żeby zamiast robić głupie komentarze do twojego wideo, żebym z prostą porozmawiać. Tylko niestety dość szybko uznajesz, że jestem niegodny, więc... Rozważ to proszę. Ja nie przyjmuję zaproszeń od ludzi, którzy nie są w stanie mi nic zaoferować intelektualnie, wzbogacić mojego światopoglądu albo po prostu stworzyć pozytywną atmosferę. Interesujące. Ja. Ja czasem przyjmuję, bo na przykład inaczej nie rozmawiałbym z takim, nie wiem, Romanem Warszawskim. Ale. Ale. ok, Nie do końca wiem. Nie do końca wiem, jak się to odnosi do mnie. Założę, że po prostu jest to rezultat Twojego ekstrapolowania moich, Twoich wyobrażeń na temat moich treści, więc okej. Okay. Do Bajora z toksydami nie pójdę, gdyby ktokolwiek zapłacił mi 100 tysięcy złotych netto, bardzo specyficznie. Tym się różnię od ludzi bez wartości. Widzisz, i na przykład, kiedy mówisz o ludziach bez wartości, to jest to jedna z tych rzeczy, które wzmacniają we mnie odczucie, że Twoje pozycje są dość klasistowskie. Zresztą, to samo można powiedzieć o, przy, przy, przy całej masie innych rzeczy, których stosujesz do oceniania, na przykład wiesz, pato Streamer, kawiorowa lewica. Tu jest bardzo dużo, bardzo dużo szufladkowania ludzi. I możemy odbić piłeczkę. Możemy powiedzieć, że hej, uważam cię za. Za. za um, że, uważ, że, że to, że ja mówię, że jesteś populistą, że to jest też takim szufladkowaniem. Y, Okej, okay, być może w takim razie źle formułuję swoją myśl. Chodzi mi o to, że komunikaty, jakie dajesz, y, szczególnie w tak emocjonalnej formie, jak wspominałem wcześniej, y, są bardzo. brzmią bardzo populistycznie. I nawet jeżeli ty jako osoba nie jesteś populistą, to Twój komunikat jak najbardziej jest. Więc. Y, Zostawiam to pod rozwagę. Eee, cztery, to jest znowu cytat ze mnie, więc krytyka jest dobra dla Krzysztofa, ale nie wobec niego. Interesujące, bo dosłownie na przyjmowaniu krytyki opiera się całość mojej pracy zawodowej. Która na wszelki wypadek nie zamyka się na opluwaniu innych przez monitor, jak pewnego patostreamera, który ma więcej filmów na, w playliście o wojnie idei niż włosów na brodzie. Nie, wydaje mi się, że mam jednak, że. że... Czekaj, na playlistie Wojny idej Mam chyba 70 filmików, nie? Jest coś, coś, coś takiego. E, 74 filmy. A chcę porozmawiać, ile filmów jest łącznie na moim kanale? Bo myślę, że to jest ta informacja, którą warto e, warto skonfrontować z tym, ile mam wideo o Wojnie idei. Bo. Zresztą, szczególnie teraz, kiedy od kilku miesięcy e, staram się redukować ilość filmów, które robię o Szymonie, ze względu na to, że one po prostu e, czuję, że już wyczerpałem wszystko, co mogę, co mogę zdebankować, skomentować na temat Szymona. Więc e, wiesz, to, 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 jest troszeczkę, to jest troszeczkę tak, że e, wytykasz mi to, że mam playlistę na 70 wideo, Wy, założyłem playlistę, bo ludzie o to prosili. Natomiast publikując dwa, trzy wideo dziennie, to dalej skropla w morzu kontentu, który tworzę od roku. Come on! Zastanów się nad tym. Zastanów się, czy może, czy może usy usystematyzowanie po prostu części, treści nie jest wygodniejsze dla ludzi, nie? A, więc jakby tak. E, interesujące, bo dosłownie na przyjmowaniu krytyki opiera się całość mojej pracy zawodowej. Tylko widzisz, hmm, jak ci to dobrze powiedzieć? I właśnie nie chcesz przyjąć krytyki, którą mam, której jest całkiem dużo i która uwierz mi, wbrew temu, co ci się wydaje, wychodzi z punktu całkiem dobrego zrozumienia. Zresztą wiesz, gdybym, gdybym był zainteresowany hejtem, a nie krytyką, to na przykład, sorry, ale nie wydałbym pieniędzy na książkę Mikołaja, którą, którą staram się tutaj, w ciszy jest zakładeczka, staram się E, przeczytać i, i, i z, z, okomentować, żeby też e, jakby dać swój feedback i swoje przemyślenia na temat tego, co, co, co jest napisane i, i jak widzę, jak postrzegam wartość tego. No, wydaje się, wydaje mi się. E, wiesz, pato streamer otworzyłby tą książkę ja sobie sobie powiedział, brzydki obrazek. No, come on. wiesz, próbuję robić inne rzeczy. Zresztą zauważaj, że. E, a nie, dobrze, to do tego przejdziemy za chwilę, bo, bo nie rozpędzajmy się. Nie, bo problemem jest tutaj poczucie wartości samego Krzysztofa. To dlatego, że nauczyłem się dwóch rzeczy: walczyć z prymitywnym bullyingiem oraz ignorować ten tendencjusze, którzy wypowiadają się na mój temat, nic nie mając, nie, nie jakiejkolwiek kwalifikacji do oceny co robię. Ale Krzysiek, mnie właśnie nie ignorujesz. Cała ta afera jest przeciwieństwem ignorowania mnie. Jeżeli. Jeżeli tak bardzo ten memmaj, czy te. Czy, te yy, czy, czy powiedzenie, że jesteś populistą, naruszyło twoje poczucie jakby. Um, nie wiem. Jakiejś wewnętrznej wartości, chłopie! Szczerze przepraszam. Przepraszam, nawet przejdę na. E, przejdę, z, z, zmienię kamerę, żeby nie było. Szczerze przepraszam. Nie jest moim celem podważanie Twojej wartości. Jakikolwiek mój bif jest z tym co mówisz, nie z Tobą jako osobą. Chciałbym, żebyś to zrozumiał. Pewnie i tak nie obejrzysz tego materiału, ale na wszelki wypadek mówię to. A wróćmy do tego co piszesz. Um, sceptycy muszą mieć co najmniej profesor przed nazwiskiem, inaczej nic nie są warci. Dosłownie całość mojego ka ka kanału dowodzi przeciwstawnej tezy i trzeba być albo ignorantem, albo manipulatorem, albo zwykłym oszustem i cynikiem, by twierdzić cokolwiek innego. Cztery powody, by nie rozmawiać z takim indywiduum i nie zwiększać zasięgów. No dobrze, ale Krzysiek, zobacz. Dosłownie w następnym punkcie przeszło. Ralindel nie uczy, Krzysztof uczy, Mikołaj Marcela uczy. Ralindel wrócić do zakątka w sieci i nie wypowiadać się, póki nie zacząć uczyć i zdobywać doświadczenia w pracy z ludźmi. Jak, jak Twoim zdaniem te rzeczy korespondują ze sobą? Zresztą wcześniej też napisałeś e, tutaj, e, poczekaj, czekaj, 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 czekaj. czekaj. E, że nie znam się na niczym, o czym kiedykolwiek mówiłeś, mam zerowe doświadczenie. No to chwila, mam zerowe doświadczenie, e, czy. czy e, zdecyduj. Ja nie potrafię, Ja nie potrafię, nie potrafię wy wyprowadzić. Ja nie potrafię zrozumieć, w jaki sposób te dwie rzeczy nie są ze sobą sprzeczne. Chciałbym zrozumieć, ale nie potrafię zrozumieć. Przepraszam. Krzysztof też nie ma profesury z dydaktyki, tylko ze światokreacji. Tu mogłem użyć złego określenia. Chciałem powiedzieć, że twoje publikacje dotyczą, przynajmniej wedle wszystkich publicznych informacji, dotyczą światokreacji, a nie dydaktyki. Całkiem dosłownie nie widziałem ani jednej jakby publikacji naukowej dotyczącej edukacji z twojej strony. To jednak mi trochę mówi, bo na przykład mówi mi to, że być może nie do końca chcesz poddawać swoje pozycje akademickiej krytyce. Jeżeli są jakieś publikacje, która, których nie widziałem, przepraszam, znowu, ale, ale ich nie widziałem. I wyszukiwanie Twoich publikacji pokazuje tylko i wyłącznie światokreację. To duża różnica. I szczególnie, jeżeli właśnie robisz to, co robisz w następnej linijce, e, czyli właśnie wprowadzasz taki dziwny język Kali'ego, tak? Chcesz, chcesz mnie tutaj upłupić? Dobrze. Bo nie, nie, nie używasz pełnych zdań, więc stałem, że. Ralindel wrócić ma być takim takim pokazaniem, że jestem głupim, nie wiem, czarnoskórym? Może? Bo tak bardzo mi się z Kalim kojarzy, stąd pytanie. Eee... Chociaż może lepiej nie, bo do tego kompetencji nie nadaję. Zacznijmy. To jest po prostu per atak personalny, który już w ogóle nie jest merytoryczny. Jeżeli chodzi o merytorykę, kiepsko oceniam całą tą Twoją wypowiedź, ale tego eee... odnieśmy się. Na koniec kwestia zasięgów. Popatrz na liczbę i jakość komentarzy pod swoimi materiałami. Następnie wyciągnij wnioski. 90% Twojej demografii to widzowie innych kanałów, którzy wychodzą, a potem. którzy przychodzą, a potem wychodzą po kilku, kilkunastu minutach. Zastanów się dlaczego wychodzą. Okej. Okay. No to muszę zajrzeć w analityki mojego wideo. Mo moich wideo, przepraszam. Eee... I jakby... Mm, average view duration zazwyczaj jest w okolicach kilkunastu minut. To z tego co wiem to jest całkiem nieźle. Ja, jasne. W przypadku bardzo długich... E, bardzo długich wideo. Ale poczekaj, sprawdzimy. What is a good average view duration on YouTube? 呃，五，啊，嗯，不不不不不不不。 Average Average duration. W zakresie 70-80%. To są dobre wyniki. No, moje są dużo niż. Moje wynoszą około 15%. A więc masz rację. Masz rację, moje metryki nie są najlepsze. A... Morning to Morning Average duration. Czy możesz, się, czy możesz się zamknąć, proszę? W telefonie, proszę, przestań. Przestań, już już dość. Jest bardzo wyczulony na, Google, na, na, na wywoływanie. Ten asystent działa w dziwny sposób. No ja average with duration dobry, dobry, dobry e, przykład tego, że w, nie radzę sobie jakoś przesadnie fenomenalnie w metrykach, nie? Słuszna uwaga. A Wychodzą po kilkunastu minutach. Zastanawiam się, dlaczego wychodzą. Eee... Szczerze mówiąc, wydaje mi się, że część ludzi zniechęca moje... Y, e, y, a"? Robię za dużo. Y", zdecydowanie. Eee... Część ludzi postrzega moje pozycje jako lewicowe, pierdololo, A część ludzi nie jest przyzwyczajona do tego, że te filmy u mnie na YouTubie to jednak, mimo wszystko, są fragmenty streamów, a nie poskryptowane wideo. To jest duża różnica. I absolutnie nie próbuję mówić, że o, to znaczy, że moja treść jest w tym momencie e, jakoś fenomenalna. Nie, 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 nie. Broń Boże, nie idźmy w tym kierunku. A po prostu mówię, że, że tak bym identyfikował te rzeczy. Nie? Tak, bym, tak bym rozpoznawał um, powody, dla którego tak jest. Zobaczymy. Może, może to się zmieni, może to się nie zmieni. Miałbym nadzieję, że to się zmieni, ale you know. You never know. <laughs> eee, dobrze. Eee, I teraz drugi, drugi bo nie, ponieważ stwierdziłem, że skupię się tylko na tych obszernych tematach, nie będę się zajmował przepychankami, więc odpowiem na, eee, na, na resztę. Eee, dopadnę cię z ripostą wszędzie, gdzie tylko nie zyskasz na tym choćby promila zasięgu. Po czym odpowiedziałeś na moim community, nie do końca rozumiem. W sensie... naprawdę nie, nie rozumiem, do czego nice. to ma prowadzić. Jeśli ktoś atakuje, będę się bronił. W tej chwili ja czuję się atakowany, mówiąc zupełnie szczerze, więc... E, dlatego między innymi akreuję ja to wideo, ponieważ czuję, że muszę się bronić. Ja... krytykuję twoje pozycje yy, i gdybyś obejrzał chociażby to ostatnie wideo, zobaczyłbyś, że jest tam bardzo dużo na temat Ciebie jako osoby w sposób, który absolutnie nie określa Cię negatywnie. Uważam, że Twoje pozycje są utopijne i nie, ma, nie mają za dużo sensu, ale dużo mówię o tym, jak Ciebie postrzegam i mówię o tym w sposób, który raczej zawiera szacunek. Szkoda, że nie sprawdziłeś, bo może nie byłoby tego problemu teraz. Eee, tak się składa, że bronię się cały czas od początku tej zawisnej jeremiady i ani razu nie zaatakowałem sambo i po co. Ale poczekaj, jak się bronisz? Ja, jak się bronisz? W się sensie, wiesz. Ja przyznaję, że nie do końca dobrze odczytałem Twoje wideo. Eee, na 1 kwietnia odebrałem je trochę za bardzo, personalnie, podczas gdy powinienem, tak naprawdę, tylko jeden kawałek odebrać, personalnie. Ten opat o streamerach. Hej, pozdrawiam, nie? Ale. Myślę, że znajdziesz dużo osób, które nie widzą tego jako obrony. I zastanów się nad tym. Szczególnie, że używasz tak bardzo dużo pogardliwych terminów tak bardzo dużo złości, że. Nie wygląda, że ktoś to się broni. I powiem ci, że to, to e, jest coś, co, co, co też znam z doświadczenia. Możesz mieć stuprocentową rację, ale jeżeli będziesz odnosił się do mnie, tak jak odnosisz się w tych komentarzach, to będziesz miał część ludzi, którzy po prostu będą widzieli w, ciebie, w tobie agresora. Jeżeli. Jeżeli ty chcesz dobrze dla ludzi, rozważ to. Bo przez taką agresję nie tylko część mojej społeczności, ale i Twoi widzowie mogą poczuć, że jednak nie jesteś najlepszą osobą. I uwierz mi, na całym tym zamieszaniu tracisz więcej niż ja. Ponieważ mnie generuje to ruch. Tobie. U Ciebie to demonstruje, jako u człowieka już z jakąś platformą, że masz w sobie dużo złości i jadu. Um, moją strategią nie jest pasożytowanie na pracy innych. Robienie z siebie ofiary bullyingu czy mobbingu jest podręcznikową strategią każdego, kto jest bullierem i moberem. Zastanów się nad tym. E, łzawe wywody w stylu po cholerę marnujesz energię na mnie, żeby mnie zniszczyć. Są tylko tym krokodylimi łzami, zwłaszcza jeśli poprzedzają cyniczne sformułowania typu. Jak myślisz, co to aferowanie się robi? Odbiera mi widzów, obniża zarobki z reklam na YouTube. Sorry, ale jest dokładnie odwrotnie. Bo jest. Bo widzisz, to, że zrobisz mi awanturę na Twitterze, to nie znaczy, że nikogo nie przekierujesz na, moje, na mojego YouTube'a czy Twitcha. To, to nie było. Ja rozumiem, że mogłeś tak odebrać, ale to nie było stwierdzenie z mojej strony po ha, Ja i tak, jestem na tym wygrany. Nie, nie, nie broń może nie. Po prostu chciałem ci wskazać, że to, co robisz, to co próbujesz zrobić, jest dokładnie odwrotne do celów, które sobie zabierzyłeś. I tylko o to mi chodzi. Wiesz, że zarabiam z reklam na YouTubie? W ciągu ostatnich dwóch miesięcy zarabiam miesiąc do miesiąca 60 dolarów. 500 zł, mniej więcej. Nie, przepraszam, nie 500 zł. 300 z kawałkiem, tak? Co dwa miesiące dostaje 500 zł. To jest pewien dodatek do tego, co zarabiam normalnie, ale dodatek relatywnie skromny. Twoje awanturowanie. Przepraszam, nie będę używał tego słowa. Cała ta sytuacja. Um... Doda mi 50 centów dolara. Ale doda, nie odejmie. To jest ta różnica. Eee, bo właśnie na tym polega różnica między Ralindelem, który chyba nie chce być nazywany z Ralindelem, bo przestał naraz raz wyzywać mnie i zwraca się po imieniu. Doceniam dojrzałość nawet wtedy, gdy przychodzi po nie w czasie. A mną. Ralindel jest tu dla zasięgów, dla liczby widzów, dla zarobków z reklam. Powiedziałem Ci już. Srutas. To było, to było to, co dostałem od kolegów w liceum. A nie fajne. Dużo wiesz. Naprawdę, gdybyśmy mieli iść w tym kierunku, to wiesz, że. Wystarczy zamienić maj na coś, co się rymuje z maj. Byłoby to bardziej obraźliwe niż. Memmaj. Dla mnie ten Memmaj jest raczej takim pobłażliwym pichotem, a nie przydzeniem z Ciebie. Ale okej. Okay. Czy jestem tu dla zasięgów, dla liczby widzów, dla zarobków z reklam? Hmm. Mam dużo ego. Chciałbym być znanym youtuberem. Chciałbym być znanym streamerem. Na razie jestem małym youtuberem małym streamerem. Uczę się od moich widzów, którzy też uczą mnie redukowania mojej złości o, i redukowania o, negatywnych, negatywnych, tak agresywnych zachowań. I to dlatego. Moje ostatnie wideo jest na przykład dużo bardziej stonowane niż poprzednie, ponieważ staram się słyszeć, co oni mówią, kiedy komunikują, że lepiej wypadam bez właśnie takich złośliwych wypadów albo bez bluźnienia, albo bez jakiejś agresji. Mam nadzieję, że teraz też wypadam dobrze, zupełnie szczerze. Czy jestem tu dla zasięgów, dla liczby widzów, dla zarobków z reklam? Jestem tutaj dlatego, że jestem otyłym kolesiem, który spędził 15 lat w branży gier i obudził się w wieku 30 paru lat czując, że nie ma znaczenia. Że nic co zrobiłem do tej pory, ani Festiwal Fantastyki, ani Klub Fantastyki, ani ogólnopolskie LARPy, ani właśnie moja dziennikarska praca w branży gier nie miały przesadnej wartości. Najpierw próbowałem być growym streamerem, co wyszło fatalnie. Jestem chyba kiepski w jakby tworzenie atrakcyjnego kontentu w granie w gry, albo przynajmniej moja, moja pierwotna widownia, te to czy znaczy moje, moje pierwsze kroki w tym kierunku były nie najlepsze, ale w zaczęłem zacząłem komentować politykę, ponieważ zacząłem oglądać zachodnich streamerów, youtuberów, którzy pokazali mi trochę, że, że jest w tym wartość. I ja bardzo wierzę w te wartości i dlatego staram się je promować. Dlatego z jednej strony staram się debankować rzeczy, które odbieram jako, jako obrzydliwe i stąd moja kosa z wojną idei, bo jest tam dużo obrzydliwych treści, dużo nienawistnych treści, dużo nazywania ludzi a, pewnymi środowiskami i patrzenia z pogardą bez brzydkich słów. Ja uważam, że, że to jest jedna z tych najgorszych rzeczy, które, które ludzie robią. Nie, że mówią, że ktoś jest pierdolnięty, tylko to, że z dziwną wyższością i pogardą mówią o pewnych środowiskach, albo o pewnych grupach, albo o ideologiach. Wiesz? Chyba domyślasz się, co mam na myśli. Jestem tutaj dlatego, że jestem. Że wszystkie te rzeczy, o których mówiłem wcześniej, czy to było pisanie o grach, czy to było robienie larpa, czy to było robienie festiwalu, czy to było robienie całej masy innych rzeczy, ja robiłem z, z dużą pasją i w pewnym momencie odnalazłem pasję um, do, do robienia tego. Okazało się, że są ludzie, uh, że są ludzie, którzy widzą wartość w tym, co robię. Jasne, to w porównaniu chociażby z twoją widownią, to jest mała grupa, ale nie wyobrażasz sobie jak ciepła, jak kochana, jak dobra. I szczerze, cholernie boję się tego, że nigdy nie będę miał z tego stabilnych zarobków, chociaż bardzo bym chciał, dlatego 5 dni w tygodniu streamuję, ale chcę chociaż trochę dać. Od siebie tego, co, co mogę dać. I opowiadać o inicjatywach, o tym, jak się zaangażować w rzeczy, i tak To jest dużo, rzeczy, du, 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 dużo pracy. Ja mam na to wyjebane, bo zacząłem robić vlogi z kurwu na otaczającą mnie rzeczywistość i frustracji na to, że w odróżnieniu od kogoś to pluje tylko w ekran. I ja każdego roku spotykam się z setkami ludzi, którzy skrzywdzeni, podkrążonymi oczami, zmęczeni i przekonani o tym, że są główne, przechodzą ze szkół i dziwią się, że ktoś może ich traktować jak człowieka. Myślę, że to jest duża hiperbola z twojej strony, ale tak. System edukacji jest strasznie gówniany. I ja bym chciał go zmienić. Tylko... Nie wierzę ci, kiedy mówisz, że trzeba go po prostu zniszczyć, i że wszyscy powinni podążać za wiedzą... Um, jakby... na własnych warunkach. Dlatego, że myślę, że... I właśnie tutaj dlatego zarzucam ci klasizm, że... Obawiam się, że nie zdajesz sobie sprawy, jak dużo dzieciaków, które zarówno przechodzą przez um, podstawowy system szkolnictwa, jak i potem idą na uczelnię, e, robi to, ponieważ wie, że musi znaleźć pracę, żeby przeżyć. I jest ukształtowany nie tylko przez szkołę, ale też przez swoje własne środowisko w warunkach, w których uczenie się z pasji, poszukiwanie wiedzy z pasji yy, jest nierealizowalnym kaprysem. I boję się, że wykluczasz tych ludzi. Boję się, że nie widzisz i nie potrafisz z nimi sympatyzować. Boję się, że karmisz ludzi, którzy czują się wyjątkowi, z których część pewnie wystaje, często nawet grubo ponad średnią, ale, ale, ale twoja wizja została bardzo dużo ludzi z tyłu. I dopóki nie zwalczymy olbrzymich nierówności, które panują w naszym systemie, Twoja wizja będzie zostawiać ludzi z tyłu. I ja też jestem wkurwiony. Tylko I ja nie wierzę, że możemy wkurwić się na jeden mały wycinek opresyjnego systemu i powiedzieć: jak, jego, jak, jak ten wycinek rozwalimy, to nagle się coś zmieni. Bo nie zmieni się nic poza tym, że będziemy mieli dużo ludzi przelatujących przez szpary. Bardzo tego nie chcę. I boję się, że właśnie do tego prowadzi wizja, jaką razem z Mikołajem produkujecie. A... I co ja mogę z tym zrobić? Zbiorę sesję psychoterapeutyczną dla kilkuset ludzi na wykładzie, co mi pozostaje, jak nie wykorzystywanie zasięgów w dobrej sprawie od serca Nikt, kto tego nie przeżył, nie ma i nie będzie mieć najmniejszego prawa wypowiadać na temat doświadczeń uczniów, studentów i edukacji, a jak będzie sobie to prawo rościł, ja będę je w, odpo w odpowiedzi odbierać, choćbym miał komentować do usranej śmierci. Ale ja przeżyłem to. Kościół. Myślisz, że coś że z Ruta? To była jedna rzecz, która mi się zdarzyła w szkole? W gimnazjum musiałem. Ee... Nie, przepraszam. W kumpel mnie uratował przed robieniem biedronki. Wieżąc że pomaga biedronka na tym, że każą, że, że e, tacy fajni, fa -fajni fajne ziomki w dresach z twojej własnej szkoły każą ci się rozpędzić na ścianę, e, rozpędzić i biec na ścianę, upaść, a potem robić tak. Na szczęście miałem kumpla, który był skumplowany z tymi dresami i mi odpuścili pod tym względem, ale nie po, ale, ale zostałem kilka razy okradziony, między innymi przez tych ludzi. Dużo było dużo, dużo fajnych rzeczy, więc. Sorry, ale. przeszedłem przez te rzeczy. Mało tego, powiem ci, powiem ci więcej. Um... Moi starzy cisnęli mnie tak bardzo, żem się uczył że jak kiedy poszedłem do liceum i kiedy nagle przestali cisnąć ja się przestałem uczyć z gościa, który miał średnią 4-9 chyba na koniec gimnazjum ja skończyłem ze średnią 3-2 na koniec liceum mówisz do ludzi, którzy teraz mówi do Ciebie człowiek, który rozumie doświadczenie, o którym mówisz bo szkoła nie miała dla mnie nic do zaoferowania przez to liceum a ja czułem rozprężenie, że wreszcie się nie, mo nie, nie, nie mogę uczyć nie muszę uczyć, przepraszam więc, sorry, chcesz mi to odebrać? Odbierzesz to osobie, która doświadczyła tego. Na koniec zostawia mnie jedno. Ja nie mienię się człowiekiem lewicy i nie mówię publicznie o swoim światopoglądzie. Dlatego nie wiem, jakim prawem ktoś, kto mieni się lewicowcem, może być tak wyrzuty z empatii i po prostu nie czuły na krzywdę innych. Po pierwsze, ciąg zaprezentowany w tym zdaniu nie jest logiczny. To, kim się mienisz, nie powinno w ogóle przekładać się na, na, yy, na, na cokolwiek. Nie wiem, co ma, co ma yy, jakim prawem ktoś jest wyrzuty z empatii. Sorry, nie, nie wyrzuty, przepraszam. Wyrzuty z empatii, nie rozumiem tego, nie? W sensie, nie wiem, co to ma do rzeczy. Po drugie, obawiam się, że mnie nie słuchasz. Obawiam się, że nie słuchaj, że wszystko o co mówię i. W związku z tym nie jesteś w stanie ocenić mojej empatii. Przykro mi. A... Fascynuje mnie hipotetyczna sytuacja, w której jedna z ofiar alindelowych komentarzy zrobiłaby coś, co mogą zrobić ludzie w chorobie depresji? Oczywiście, w sieci każdy powinien być immunizowany na to, że podlega ocenie jako osoba publiczna, ale jednym z elementów lewicowego światopoglądu jest czuły barometr etyczny. Jejku, przepraszam, co ja w tym komentarzu takiego robię, że ktoś miałby. Rozumiem, że chodzi Ci o samobójstwo, tak? Chcesz powiedzieć, że ktoś popełniłby przez moje komentary samobójstwo. Czy mógłbyś powiedzieć, co w moim komentarzu Twoim zdaniem poprowadziłoby ludzi do samobójstwa? Ponieważ w tym momencie wchodzisz na tak bardzo wysoki poziom e, jakby abstrakcji, że, że no obawiam się, że bardzo ciężko jest mi to zrozumieć. Chyba, że chodzi Ci o to, że e, na przykład inni ludzie, których komentuję, mogliby popełnić samobójstwo, tak? To jest ta rzecz, którą robisz? To, to, to jest ta rzecz, którą chcesz mi wytknąć? Po pierwsze, spójrz na kogo mówię. Uf, przepraszam, co, 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 jak ja, jak ja w ogóle ubieram słowa? spójrz, kogo ja komentuję. Ludzi, którzy non-stop zajmują się sianiem nienawiści. Ty wiesz że... Queerfobii jest w, w um, rzeczach, które omawiam? Wiesz, ile rasizmu jest w tych rzeczach? Bronisz wojny idei? Wiesz, ile, ile psich związanych z faszyzmem jest w tych materiałach? I ty chcesz mnie teraz postawić pod ścianą i powiedzieć, a co jeżeli Szymon się poczuje gorzej i zrobi sobie krzywdę? Za to mam odpowiadać? Gościu. A! Jest jeszcze jedna rzecz. Bardzo staram się uważać, żeby nie komentować ludzi, którzy są mniejsi ode mnie. To zawraca do tego, co powiedziałem na samym początku: o kopaniu w dół. Podrzucane mi są czasem kanały, nie wiem, po 500 subów, po Wiesz, tysiąc, i wiesz, nie oczekujmy się, tysiąc 1700 to nie jest wielki sukces. To nie jest, ho, ja tutaj jestem tak wysoko. Nie, 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 broń Boże. Po prostu wychodzę z założenia, że jeżeli mam kontestować ludzi, to kontestuję tych, którzy mają większe zasięgi ode mnie. Dlatego, że ich zdolność zrobienia krzywdy jest znacząco większa niż moja. To jest. Jeden z tych takich lewicowych ujęć związanych z, związanych z, z, z tym, że nie kopie się w dół, nie kopie się słabszych. Więc to jest moja odpowiedź. Natomiast jeśli chciałbyś mnie oskarżyć, że przeze mnie jakiś twórca, twórczyni, osoba tworząca popełniałaby samobójstwo... Łopie... Lepiej, żebyś miał dobre dowody na to. Naprawdę solidne dowody, ponieważ to jest bardzo niebezpieczna teza, którą stawiasz. I wiesz, i zastanowiłbym się bardzo poważnie, a, czy takie słowa kiedykolwiek powinny wyniknąć, wyjść spod moich palców. Bo. Znasz branżę gier. Znasz branżę gier, więc pewnie znasz historię o tym, jak Zoe Queen, kobieta, która no, znana jest głównie z Gamergate, ale, ale. To znaczy osoba, przepraszam, bo ona jest niebinarna. Jest oskarżana o, o to, że doprowadziła do samobójstwa Aleksa. Kup przepraszam. Aleksa, Ho, Aleka Ho, Holowkę, którego oskarżyła o molestowanie. To jest podobny sposób oskarżania ludzi. Nie wierzę w takie oskarżenia. Nie wierzę w taki sposób umieszczania winy. Musiałbyś naprawdę postarać się, żeby móc postawić mi taki zarzut w sposób, który wskazuje na to, że a że faktycznie coś takiego miało, miało miejsce. W ogóle nie powinienem tego rozważać, ale chciałem się do tego odnieść, ponieważ uważam, że niestety jest to przykład właśnie takich nieodpowiedzialnych stwierdzeń, które mi rzucasz. Dlatego się do tego odnoszę, dlatego komentuję. Um... Po, 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 po. Ja mimo swoich rantów, ekspresywnego stylu wypowiedzi i dotkliwej krytyki nie ruszam personalnie nikogo. Darucie, proszę, winienie mnie za to, że się bronię, bo na to już odpowiedziałem, a i tak e, nie ja uciekałem się do memmajów i tanich szyderstw. Olga Tokarczuk. Zresztą nie tylko ona, ponieważ e, widziałem w twoich materiałach, jak wypowiadajesz się o innych ludziach w podobny sposób, o wykładowcach między innymi. Zastanów się nad tym. Proszę, bardzo dobrze. A... Oddzielam publiczną personę od człowieka, którego nie znam. W materiałach Rally.da dowiedziałem się zaś od ludzi, którzy sami mi mówili, że przekraczają one granice. No jeżeli dowiedziałeś się o takich ludzi jak Julia Opaczewska, która zostawiała tutaj komentarze sprowadzające się do, do XD, ale to jest głupie. A... To przykro mi, ale trochę wprowadziliście w błąd. I biorę na klatę. Mogłem być. A... Naprawdę mogłem być zaostry. Tak. 100%. Mogłem być zaostry. Nie wszystkie moje krytyki lądują. Nie wszystkie moje krytyki są trafne. Niektóre są za bardzo emocjonalne. Szur! Dalej. Zastanowiłbym się, na ile ufa ocenom z drugiej ręki, a na ile lepiej tak jeszcze sprawdzać samemu. Tak, do rozważenia. Um. Złyszałem ramionami, bo ileż można, ale w momencie, gdy cały czas widzę zaczepki i tanią, sensacjonalistyczną agitkę, jak również próby atakowania doktora Marceli tylko dlatego, że ja się na niego powołuję, Miarka się przebrał i zacząłem odpowiadać, ale po swojemu, nie zniżając się do kręcenia wiecznej beki. YouTube'owego streamingu? Nawiasem skąd zdanie o patusie? Patostreaming to to samo co Pato developerka, maksymalizacja zysku własnego przy całkowitym braku empatii dla drugiego człowieka. Co ja właściwie powiedziałem o doktorze Marceli takiego? Jaka jest ta rzecz, którą powiedziałem o Marceli, która była takim, nie wiem, atakowaniem go? Powiedziałem, że podobnie jak w Twoim przypadku, widzę klasizm w tym co mówi i podtrzymuję to. Zasadniłem już dlaczego. Nie będę, nie będę się cofał i robił tego jeszcze raz. Sorry, ale jego, swoją drogą, jak dowiedziałem się, że się na niego powołujesz, to za wysłałem do niego wiadomość. Czy nie chciałby ze mną porozmawiać? Którą wyświetlił w odróżnieniu od ciebie, więc nie możesz powiedzieć, że, że, że olał. Ale stałem się z Twojej rekomendacji, e, po prostu nie zareagował. Chciałem porozmawiać z nim, ponieważ jego wypowiedzi są dużo mniej emocjonalne niż Twoje i liczyłem, że może on będzie mi w stanie wytłumaczyć te pozycje, e, których od ciebie nie jestem w stanie zrozumieć. Tak zupełnie szczerze. Olał. Obejrzałem jedno wideo, skomentowałem je. A... I obejrzałem Waszą rozmowę. I. Oj, uwierz mi. A... Dużo myślałem, czy w ogóle chcę ją omówić na streamie, zanim, zanim się za nią wziąłem, ponieważ. Ciężko. Zastanawiam się, komu się oberwie od reality następnemu: Anna a może Przemek Staroń? Jeżeli trafię na materiały, z którymi się nie zgadzam, ze strony Szulc czy Staronia, to będę je krytykował. Wydawało mi się, że sam komunikuję, że nikt nie jest e, jakby wolny czy, 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 czy odporny na krytykę, że nikt nie, nie powinien uciekać od krytyki. Ja widziałem, że powołujesz się na staronia jak na a, wielki autorytet. Spoko, tylko widzisz, ja nie do końca wierzę w autorytety. Ja niespecjalnie widzę ludzi jako świecące gwiazdy na piedestale. W części dlatego, że wiele autorytetów, które kiedykolwiek poznawałem za autorytety... Okazało się źle z jednej czy z drugiej strony. Naprawdę, poza, e, poza serterim praczetem, nie wiem, czy mam jakiś autorytet, który nie został trochę okopcony. Ale staram się reagować na słowa, które ludzie wypowiadają. Twierdzący to samo, co Marcela i ja? Nie widziałem jego wypowiedzi. Może powinienem się zainteresować? Spojrzę. Może z nim się też nie zgodzę. To byłoby w sumie ciekawe. Tylko, już na poziomie Marceli stosujecie bardzo różną retorykę i zupełnie inaczej oceniam wideo Marceli niż, niż Twoje wideo. Nie zgadzam się, ale zupełnie inaczej je oceniam. Myślę, że lewicowy Ralindel atakujący kobietę, a następnie aktywista antyhomofobicznego przedstawiłby są szczególnie ucieszny obraz dla ludzi czułych na ironię. Myślę, że jeżeli uważasz. Że feminizm polega na tym, że nie wolno krytykować kobiet, albo że e, jeden aktywista antyhomofobiczny jest jakąś wielką wykładnią dla wszystkich, to znowu tworzysz ideały, których nie wolno tknąć, co jest bardzo niebezpieczne i co z, znowu wydaje mi się, że z samą tokarczuk zdajesz się sam podważać, sam atakować jako osoba niezadowolona z tego. A dwa, że. Mam nadzieję, że, um, że byłyby bardziej skłonne przyjąć moją krytykę niż te. Bo naprawdę staram się dostarczyć krytykę. Nagrywam to teraz, kiedy, kiedy kończę ten segment. Jest 23.38, 17 maja. Późno jest. Z tego, co słyszałem... Wczoraj miałeś urodziny. Życzę Ci wszystkiego najlepszego. I życzę Ci, żebyś podszedł do reszty swoich wideo, do przyszłych swoich wideo, a jako ktoś, potrafiący zrozumieć, że te emocje, które wylewasz, nie zawsze są dobrze odczytywane i mogą szkodzić Twoim pozycjom, nawet jeżeli te pozycje są dobre. I nawet jeżeli te pozycje są słuszne. A... I życzę Ci, żebyś potrafił zignorować ludzi, którzy są tak dramatycznie od Ciebie mniejsi, a, a jeżeli nie chcesz ich ignorować, żebyś potrafił faktycznie stawić im czoła, bo powiedziałeś o sobie dużo dobrych rzeczy, powiedziałeś o sobie dużo ważnych rzeczy, postawiłeś się w roli obrońcy. Jesteś obrońcą, który nie chce podejmować walki, chce przyjść mnie skrzyczeć. Jeszcze raz powiem to, co napisałem w mojej odpowiedzi do ciebie. Jeżeli chcesz ze mną porozmawiać, możemy porozmawiać prywatnie, ja przyjść do ciebie na streama, nie nagrywać jakby ze swojej strony, nie streamować ze swojej strony, nie, 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 nie kombinować. Możemy nagrać rozmowę offline. Wtedy możemy skonfrontować swoje pozycje. Jeżeli nie, Kościół, proszę, zajmij się tym, co ty robisz, skoro uważasz, że to jest dobre i moja krytyka jest bezwartościowa. I skup się na tym, bo może z tego wygenerujesz większą wartość niż z napisania bardzo dużo razy jak to jestem pato streamerem. Za kilka dni, um, prawdopodobnie po wypuszczeniu tego materiału, wypuszczę drugą część rozmowy, um, twojej rozmowy z Marcelą. W której odpowiadaliście na dłuższe problemy uczniów. Mam tam dużo, dużo skarg do tego, co, co, co powiedzieliście, ale powiedzieliście też parę fajnych rzeczy. Mam nadzieję, że chociaż to uda Ci się obejrzeć, a ja ze swojej strony postaram się. Um, postaram się znaleźć mniej clickbaitowy sposób nazwania wideo i nadania mu okładki. Z mojej perspektywy te, ta ostatnia okładka była dużo łagodniejsza i zamiast twierdzić rzeczy, pytała o rzeczy, właśnie dlatego, żeby, żeby zostawić troszeczkę przestrzeni do, do, do tego, żeby to nie, był, nie wychodziło po raz kolejny na jakiś hejt czy coś. A być może to było za mało. Przyjmuję, postaram się, żeby następnym razem było lepiej. Niemniej jednak, w tym momencie kończę mój segment i wracam do moich widzów, którzy wykazali się niesamowitą cierpliwością. Widzowie, widzki, osoby oglądające okazały się niesamowitą cierpliwością i e, słuchały, komentowały, ale, ale musiałem, musiałem jakby unikać spoglądania e, na czat e, i, i zajmę się nimi, zajmę się resztą mojego materiału. Um, proszę rozważ to, co napisałem. Jeżeli będziesz napisałem powiedziałem. Jeżeli oczywiście będziesz chciał obejrzeć to wideo. A jeżeli nie, nic więcej nie mogę zrobić. Dawcy, pizza, Dan Pawowski, zakumjak jak kilański, mogę zostawiam czubskanę Rzymara na feri czy z tym jak kolejny oklik! Eee... Dawczynie Kawy z ciaskiem Michał Piotrowski, Hypatia, Krzysztof Kształ Kamil Kujarz kucyk, Kuceki, Intega, KTBM32, Marysienka, Cukrzy, Miki, Fiki, Emil i Chrysku, osoby dające kawę, drowka Michał Rzewski, Kropster, po Cukrowy, George Soros, Lewa, Temer Twicka, Zeker Lemierz, Marcin Hana Simowicz, Sylwan Lewa, Karynera, Az Robin, Robin, Barnaba, Adam i Hendryk, a także osoby dające herbatę. Kedrutrz gumiejski w Lubel Klusek, Wojka, Herbaciera, Jakob, Dzieczyk, Kazar, Paweł Pawlik, Me, Fajanty, Brisler, Inżynier Pilny, Cezary, Gruby Mefisto. Jesteście super. Zobaczmy się jutro.